Cześć, witam serdecznie Was wszystkich. Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Nie chcę nic sugerować, ale powiem Wam tyle. Najlepsze, co możecie zrobić w tej chwili, to wypłacić sobie z konta bankowego 1500 zł w gotówce i trzymać i mądrze wydawać. Dlaczego? Już Wam wytłumaczę dlaczego. Musimy wejść do mnie na kanał. Bo ja tak sobie, słuchajcie, siedzę czasem w pracy i sobie analizuję notowania giełdowe i zauważyłem dziwną tendencję tego, społeczność, i zauważyłem dziwną tendencję tego, gdzie to jest, na pewno jest, bo ja to mam. 7 miesięcy temu na pewno jest, bo ja to gdzieś tu mam w karcie społeczności. Słuchajcie, wieża, dobra, to będzie dalej, ale słuchajcie, mi chodzi o to głównie, że od dłuższego czasu obserwuję spadki na giełdzie, które sugerują mi, że dojdzie do załamania na rynku walut. A jeżeli ja jestem tego pewien, to znaczy, że tak będzie. To zniknęło? Nie, nie mogło zniknąć, na pewno jest. To będzie dalej. Woda. SpaceX, rok temu, a no tak, bo to było rok temu, już wiem, to jest jeszcze dalej. No i co się może stać? Słuchajcie, może stać się to, że dojdzie do totalnego załamania giełdowego i będziemy w ciemnej dupie wszyscy. O, jest, proszę bardzo, Wam wyświetlę. 10 października 2023 roku zostanie zapoczątkowany globalny kryzys finansowy, ale finansowo-gospodarczy. No i ja tutaj opisałem, że według mechaniki kwantowej, jeśli chociaż jeden człowiek przewidział zdarzenie, zanim ono w ogóle się zapoczątkowało, to prawdopodobnie według mechaniki kwantowej do zdarzenia w ogóle nie dojdzie, albo dojdzie na alternatywnej linii czasoprzestrzennej. Do czego ja piję? No i tutaj dodam jeszcze, że to się stało w naszym uniwersum, to nie oznacza, że musi się wydarzyć, bo może się wydarzyć za sprawą mechaniki kwantowej to, że przewidziałem w naszym świecie teraźniejszym i już mówię o tym, to za sprawą, że o tym mówię, może się zdarzyć w alternatywnej linii czasowej, w alternatywnym wszechświecie, na alternatywnej Ziemi. O co chodzi? Chodzi głównie o to, że według mechaniki kwantowej i fizyki kwantowej, jeżeli jeden człowiek przewidzi coś, co jeszcze się nie zdarzyło, a wie o tym, to według praw fizyki teoretycznie to nie powinno nawet się zdarzyć. No i o czym ja Wam piję? Piję o to, że... Poczekajcie. I jeszcze tutaj. Chyba, że po prostu się mylę, że mechanika kwantowa jest bardziej zaawansowana niż sądziłem i rządzi się troszkę innymi prawami niż wiemy na obecny stan rzeczy. To bardzo mądre słowa tu wypisałem wtedy. Rok temu to napisałem. I chodzi o to, że na przełomie października i listopada 2024 roku dojdzie do totalnego załamania rynku finansowego na całym świecie i zostanie to zapoczątkowane na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale tak się stanie.
Po notowaniach giełdowych walut widzę, że wszystko do tego dąży. Wtedy jak to przewidziałem i opublikowałem ten post, ja tylko to odroczyłem, bo to miało się wtedy stać. To miało się wtedy stać. Wtedy się nie stało. To tylko zostało zapoczątkowane. Ja zdążyłem to tylko odroczyć na rok. Zobaczcie, na rok i niewiele. Co po prostu powoduje u mnie stwierdzenie, że mechanika kwantowa działa. Fizyka kwantowa działa. A mimo to, to się dzieje. A dlaczego to się dzieje? Tego wam nie wytłumaczę, bo nie wiem. Ale za chwilę wszyscy się przekonamy, że moje przewidywania się spełnią. Ja jestem ogólnie fizykiem amatorem, a także astronomem i nie tylko. Ja się amatorsko tym wszystkim zajmuję, bo lubię. Ale jakim trzeba mieć, być mózgowcem i mieć IQ ogromne, żeby przewidzieć zdarzenie, które jeszcze nie wystąpiło po jakichś tam ledwych symptomach. A zaniepokoiły mnie wahnięcia na giełdzie, które ostatnio występują. Takie piki w dół, w górę, w dół, w górę. Tak jakby coś było testowane. Powiem tak, żeby się nie okazało, że ja naprawdę trafiłem w dziesiątkę. Ja to tak napisałem, no bo miałem też taki sen, mi się to śniło, że ja wtedy stałem przed telewizorem w domu i widziałem giełdę, wszystko je, przepraszam za słownictwo, na dół, centralnie. Nie było, że coś tam było zielone, wszystko na czerwono, wszystkie waluty na świecie na czerwono szły. Ja powiem szczerze, nie wiem co się dzieje, nie wiem o co tu chodzi, ale wtedy postanowiłem uprzedzić fakty, poinformować wszystkich, że zbliża się coś, na co nawet wpływu nie mamy. Więc powiem jeszcze raz, na przełomie października i listopada tego roku 2024 dojdzie do totalnego załamania rynku finansowego na całym świecie. I mam nadzieję, że się mylę. Bo jeżeli nie, to jesteśmy w ciemnej dupie. Pozdrawiam serdecznie.